Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, swoje wystąpienie chciałem poświęcić problemowi autyzmu i ogólną problematykom z tym związanym, jakoż również powstaniu Fundacji Autyzmowcy na terenie ziemi garwolińskiej. W Polsce autyzm wykrywany jest u jednego dziecka na 300, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych na 100. Jest to dosyć duża różnica i zgodnie z zastosowaną w Polsce międzynarodową klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, autyzm zaliczany jest do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. Warunkiem powstania, rozpoznania jest pojawienie się nieprawidłowości w relacjach społecznych, komunikowaniu się oraz rozwoju funkcjonalnej lub symbolicznej zabawy już przed 3 rokiem życia. W autyzmie mówi się o tym, że dziecko nie nawiązuje na przykład kontaktu wzrokowego z innymi osobami lub jest też to kontakt bardzo krótkotrwały i ulotny. Rodzice czasami mówią, że patrzy na mnie, jakby mnie nie widział, jakby był przezroczysty. I faktycznie dziecko autystyczne nie wykorzystuje kontaktu wzrokowego do regulowania swoich relacji z innymi. Jest to więc różnica jakościowa, a nie różnica ilościowa. Jako całościowe zaburzenia rozwoju autyzm ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania dziecka. Powoduje zaburzenia w relacjach społecznych i kontaktu z innymi, trudności z podporządkowaniem się regułom społecznym wynikające z braku ich zrozumienia. Większość dzieci autystycznych jest niemówiąca, nie komunikuje się gestem, ma trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, spełnianiem poleceń. Jeśli dzieci mówią, to są często elochalie. Nie potrafią one tworzyć dłuższych, rozbudowanych wypowiedzi, mają trudności z inicjowaniem i podtrzymywaniem wymiany konwersacji. Cechuje je brak lub ograniczenie zrozumienia pojęć abstrakcyjnych. Nawet dobrze funkcjonujący autyści mają problemy z pragmatyką języka. Dodatkowo obserwuje się u nich zaburzenia zachowania, liczne stereotypie i rytuały, koncentrowanie się nie na funkcjonalnych właściwościach przedmiotów, skrajne formy zaburzeń koncentracji. U niektórych pojawiają się także zachowania agresywne i autoagresywne. Oczywiście podany wyżej opis funkcjonowania dziecka autystycznego jest bardzo ogólny i niepełny. Każdy, kto zetknął się chociaż z kilkorgiem dzieci chorych na autyzm, wie, jak bardzo różne obraz funkcjonowania mogą one prezentować. Nasilenie poszczególnych objawów może być skrajnie silne lub czasem bardzo dyskretne i ledwo zauważalne. Ponadto im starsze dziecko, tym więcej można zaobserwować u jego zachowaniu zaburzeń wtórnych, będących konsekwencją tej choroby. U niektórych dzieci pojawiają się także zaburzenia dodatkowe, takie jak upośledzenie umysłowe, mózgowe, porażenie dziecięce, wady wzroku, słuchu i tym podobne. Wszystko to sprawia, że wychowanie dziecka autystycznego jest niezwykle trudnym zadaniem dla rodziców. Często czują się oni osamotnieni, bezradni, pozostawieni faktycznie sami sobie. To poczucie zagubienia i bezradności wynika również z faktu, że przeważnie rozwój dziecka przebiegał przez pewien czas prawidłowo, a niepokojące objawy były bagatelizowane przez otoczenie. Sytuację rodziców pogarsza też niespójność informacji, które otrzymują od lekarzy czy psychologów. Możliwość uzyskania szybkiej i profesjonalnej diagnozy, a następnie terapii jest w naszym kraju bardzo ograniczona, a przy tym bardzo kosztowna. Tak dla zorientowania, że powiem, że szybka diagnoza to koszt około 800 zł. Więc na początek swojej przygody z autyzmem nie dosyć, że rodzice muszą uporać się z wyrokiem diagnozy, to jeszcze muszą za to osłono zapłacić. Wielu z nich zapisuje się w kolejkę na diagnozę i czeka nawet 2 lata. A czasem te 2 lata mogą skutkować w przyszłości lepszym lub gorszym funkcjonowaniem dziecka. Jest to bardzo ważne dla dziecka i dla całej rodziny. Przedłużająca się niepewność i poczucie braku kompetencji pogłębia zaburzenia u dziecka, powoduje, że autyzm zaczyna chorować nie tylko ono jako dziecko, tylko również cała rodzina. I stąd na grupach wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych zorganizowanych przez terapeutę panią Annę Laskowską w Centrum Synentis w Garwolinie zrodził się pomysł założenia fundacji dla dzieci i osób z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi. Na terenie powiatu istnieją już stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych, ale z uwagi na specyfikę zaburzeń, jakim jest autyzm, uznano, że potrzeba jest odrębnej fundacji. Fundację Autyzmowcy tworzą osoby najbardziej zainteresowane, to znaczy rodzice i terapeuci, z prezes panią Agnieszką Nagadowską, na czele którą jest matką zarazem 12-letniego Kuby, chorym na autyzm. Inauguracyjne spotkanie Fundacji Autyzmowcy odbyło się 12 stycznia w Garwolinie.
Najbliższe placówki specjalistyczne dla dzieci z autyzmem znajdują się w Warszawie lub Lublinie. Niektórzy rodzice pokonują setki kilometrów dziennie, wożąc dzieci na badania i terapię, co jest ogromnym utrudnieniem dla nich i umęczeniem dla dzieci. Dlatego też powstanie celem fundacji jest, aby kompleksowa terapia mogła odbywać się w Garwolinie. Istotne jest także utworzenie zespołu orzekającego i diagnozującego na terenie powiatu garwolońskiego. Serdeczne gratulacje dla pomysłodawców i powstania fundacji oraz wiele wsparcia od osób, które zadeklarowały to wsparcie w oczekiwaniu na pozytywne działanie i pomoc dla tych dzieci. Dziękuję, panie marszałku.